Hej, ahoj. Pozor! Powiem szczerze, że chętnie bym tutaj wskoczył do tej wody. Podczas mojej ostatniej pętli po Bieszczadach pożegnałem się już z moim hardtailem, ale absolutnie nie pożegnałem się z rowerem w ogóle. Rafał z tej strony, witam Was bardzo serdecznie. Tym razem przed nami gravelowe kręcenie po pięknych Beskidach. Zapraszam Was na ścieżki Beskidu Żywieckiego i Beskidu Kisuckiego. Startujemy! Tutaj już mam déjà vu z tymi zakrętami. Chwilę myślałem, gdzie wybrać się dzisiaj na gravelu i przeglądałem moje archiwum tras, które przez wiele lat udało mi się już zgromadzić. I początkowo myślałem o Podhalu, żeby po Podhalu się pokręcić, ale przez przypadek wpadła mi w oko właśnie ta stara zapomniana pętla, którą obmyślałem jeszcze pod mój stary rower trekkingowy. No i stwierdziłem, że Beskid Kisucki jeszcze nie był przeze mnie odwiedzany. Jest to dobra okazja, żeby na gravelu go troszkę poeksplorować. Droga kręta, 1 km, niby niewiele, ale Garmin mnie tutaj właśnie poinformował, że spory podjazd przede mną. No spokojny ten podjazd. Na rozgrzewkę bardzo dobry, ładna droga, pusta, bliżej słowackiej granicy, tym mniejszy ruch samochodowy. No i witaj po raz kolejny w tym sezonie Słowacjo. Przejechałem przez Nawot, teraz przejeżdżam przez Zakamenne i tam już skręcę na zachód i będę już bardziej po gruntowych i kamienistych leśnych ścieżkach się poruszał. Teraz lekko w górę, ale nieznacznie, więc spokojnie do wyjechania. No i tutaj Garmin mi pokazuje już, że za 800 metrów będę skręcał w las. Orawa leśna i leśna cesta, czyli leśna ścieżka chyba, o ile dobrze przetłumaczyłem, chociaż nie jestem tego pewien. Teraz dość spokojna droga tutaj na skraju lasu, a właściwie przez las. Od czasu do czasu tylko jakieś auto przejedzie, ale generalnie jedzie się bardzo przyjemnie. Lekko w dół, za chwilę będę w miejscowości Tanecznik. I tam będzie taka atrakcja turystyczna, czyli kolejka wąskotorowa. Pewnie rzucę na nią okiem, ale to nie jest dzisiejszy mój główny cel wyprawy, bo dzisiejszym głównym celem jest jezioro Nowa Bystrzyca. Zobaczymy, czy to jezioro Zalew uda mi się dzisiaj objechać. A na razie szukam jakiegoś miejsca, gdzie mógłbym się zatrzymać, bo mój organizm domaga się już konkretnej dawki kalorii.
i dojeżdżam do stacji kolejki wąskotorowej. Więc trzeba będzie gdzieś tutaj chwilkę odpocząć. Poszukam jakiegoś miejsca, gdzie można usiąść. Muzeum w Tameczniku i kolejka wąskotorowa, którą możecie wybrać się ze swoimi pociechami, jeśli będziecie tutaj przyjeżdżać nie rowerem, tylko samochodem, no bo można tutaj zaparkować. No ale ponieważ ja jestem dzisiaj na rowerze, więc z kolejki nie skorzystam, ale można nią podjechać tutaj na zachód, na Beskidzkie Sedlo, które ja też zresztą za chwilę będę pokonywał, i tam spiąć się na wieżę widokową. A przede mną wreszcie 100% szutrowa droga i na dodatek jeszcze w górę, niestety w słońcu. Nieodżałowany hardtail na pewno by sobie tutaj nieźle radził, ale na gravelu też spokojnie do przejechania. A z moim hardtailem, jak wiedzą ci, którzy oglądali mój ostatni odcinek, już niestety się pożegnałem. Orawską cyklomagistralą dojeżdżam już tutaj do kolejnego rozwidlenia i będę teraz skręcał w prawo i chyba lekko w dół będę miał pod Sedlo Beskid. Bardzo fajny zjazd, 100% gravel, shooter może nie był 100% premium, ale jechało się bardzo ok. Jadę tutaj na małą wieżę widokową, niedaleko tej stacji ładnej. A troszkę trzeba będzie powypychać, bo ta końcówka na pewno jest ostra. Która tutaj przywozi tych wszystkich turystów. No oni wszyscy właśnie na tą wieżę się udają. Ta wieża jest okupowana tak interwałowo. Znaczy najpierw nie ma tam nikogo, a potem fala ludzi, którzy z kolejki się udają właśnie na tą wieżę, nadciąga i po 20 minutach znów jest pusto. No a ja wracam już na Orawską cyklomagistralę i teraz już do jeziora Nowa Bystrzyca podążam właśnie takimi szutrowo-leśnymi drogami.
Droga typowo gravelowa. Na szosie bym się tutaj raczej nie pchał, bo nawierzchnia nie za bardzo sprzyjająca do rowerów szosowych. Ale pod gravel, nie mówiąc już o hardtailu, spokojnie do wykręcenia. Krótki był ten fragment w tym gładkim asfalcie, ale zjeżdżało się naprawdę wybornie. Teraz znów bardzo gravelowo. Chyba będę miał leciutko w górę, tak, ale to taki tylko obcineczek, bardzo króciutki. Za chwilę znowu zjeżdżam już chyba do samego jeziora. Zjechałem już z tej ruchliwej drogi i teraz będę już bardzo leśnymi drogami, bardzo szutrowymi i momentami też niełatwymi kręcił wokół zbiornika Nowa Bystrzyca. A na początek Garmin mnie tu już ostrzegł. Pierwszy z podjazdów. Podjazd w pełnym słońcu niestety wokół jeziora, ale jezioro już widzę tutaj po prawej mojej stronie. No trochę muszę się jeszcze wysilić, jeszcze kilkaset metrów podjazdu. Potem będę miał sinusoidalnie raz w górę, raz w dół. Chyba jeszcze jeden dość stromy podjazd mnie czeka. Spójrzcie, jakie piękne tutaj widoki, no warto było przyjechać tutaj nad to jezioro Nowa Bystrzyca i objechać je tutaj wokół. Wprawdzie droga nie jest na pewno pod szosę, pod gravel spokojnie, pod hardtaila bez żadnych problemów, o cięższym sprzęcie nie mówiąc. A teraz tutaj poszukam sobie jakiegoś fajnego miejsca z widokiem i przede wszystkim w cieniu, żeby sobie móc chwilę odpocząć i nacieszyć oczy pięknym widokiem na Beskid Kisucki. Na chwilkę się zatrzymałem, żeby wam pokazać, jak piękna i urocza jest ta droga. Tam zobaczcie taki kawałeczek, nie wiem czy to widać na filmie, ale jest fragment ścieżki, którym przed chwilą jechałem. I ta ścieżka aż tam wije się wzdłuż jeziora i teraz tutaj podjeżdża już do miejsca, w którym jestem. A ja jestem już za połową tej drogi wokół jeziora Nowa Bystrzyca. Teraz szukam miejsca na krótki postój. Wydaje mi się, że tam na tym wzniesieniu, jeśli to też widzicie, jest kawałek cienia i kawałek drogi z pięknym widokiem na jezioro. Przepiękna ta droga. Koniecznie musicie tutaj przyjechać. Ten Beskid Kisucki, a szczególnie właśnie nad to jezioro Nowa Bystrzyca. Nawet są pętle wyłącznie wokół jeziora. Warto, widzę, wykręcić, bo można tam podjechać, gdzie ja zaczynałem, albo tutaj nad zaporę i tam zapewne też można zaparkować samochód i spokojnie te kilkadziesiąt kilometrów, nie wiem, to jest 20, 25, nie więcej, objechać. Jest kilka
cięższych odcinków, kilka takich odprężających jak właśnie teraz, więc naprawdę warto. No tutaj chyba zrobię odpoczynek w tym cieniu. Nie wiem jak tam dalej wygląda sytuacja, ale jestem już troszkę zmęczony. Po krótkim odpoczynku trzeba było chwilkę odpocząć, bo cały czas tutaj wokół jeziora kręcę jednak w słońcu, więc chwila w cieniu bardzo potrzebna mi była. A teraz kontynuuję objazd jeziora, napawając się fantastycznymi widokami na jezioro i na Beskid Kisucki. Już mam déjà vu z tymi zakrętami. Już nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć, który raz to wygląda tak samo. No, zobaczcie, tutaj muszę się zatrzymać i wam to pokazać. A tutaj piękny widok. Widzę ścieżkę, którą jechałem chwilę temu. No i to znak, że już zbliżam się do zapory. Jestem na zaporze, na zalewie Nowa Bystrzyca. Chwileczka przerwę tutaj, po tym trudnym jednak objeździe jeziorka. Ale widoki były piękne, trasa też bardzo przyjemna, więc było warto. Teraz będę już na Nową Bystrzycę miasto się udawał, potem na Starą Bystrzycę. No i powoli zmierzał do polskiej granicy i przez Zwardoń, Rajcze będę już kręcił na Ujsołu. Tutaj za chwilkę zjadę na ścieżkę rowerową, tylko najpierw muszę znaleźć albo sklep, albo stację benzynową i koniecznie uzupełnić płyny. Płyny uzupełnione i to najważniejsze, bo bez płynów żadnego kręcenia nie ma. Ale zjadę tutaj z tej ulicy, bo tutaj za mostkiem jest fajna ścieżka rowerowa. No i proszę, spójrzcie co udało mi się znaleźć. Elegancką drogę rowerową, ścieżkę. I zamiast jechać tym głównym traktem, tą główną drogą wśród tych samochodów, no to sobie tutaj mknę. No i też mniej słońce świeci, więc tutaj jest taka zacieniona droga, super trasa. Ta ścieżka, jak widzę z mapy, będzie mnie jeszcze prowadzić tutaj przez dobrych parę kilometrów i bardzo mi się to podoba, bo droga jest kapitalna, leciutko w dół, zacieniona wzdłuż rzeki Bystrzycy,
Więc bardzo przyjemnie, trochę to przypomina Aqua Velo albo Velo Dunajec. No ale wszystkie szlaki wzdłuż rzek zawsze będą przypominać Aqua Velo albo Velo Dunajec. No ale nie zmienia to faktu, że jedzie się pysznie, więc można odpocząć po tym trudnym objeździe jeziora Nowa Bystrzyca. Cały czas ta piękna droga, tutaj momentami tylko wychodzi poza las i poza brzeg rzeki Bystrzycy, a poza tym ciągle lekko w dół i w zacienionym terenie, więc bardzo przyjemnie się jedzie. Dojechałem do Ościadnicy i znów mi się płyny skończyły. Jednak trochę ten organizm potrzebuje w takiej pogodzie. Jest tutaj za kilometr będę miał sklep. Ostatni etap tutaj do Zwardonia i potem do Rajczy będzie trudny, bo tam jeszcze kilka podjazdów mnie czeka. Już stówka mi skoczyła i teraz jeszcze około 30 do mety mi zostało. 9% podjazdu straszy mnie tutaj Garmin, no ale nie musi mnie straszyć, bo ja byłem tego świadomy, więc nie ma tutaj jakiegoś wielkiego zaskoczenia. Wystarczy mapę prześledzić, no nie ma wyjścia, trzeba kręcić. Trudny, bardzo trudny ten podjazd, ale już się wreszcie kończy i teraz chwila będzie w dół, a potem będzie jeszcze jeden, już ostatni. Mam 6 km do granicy i nie jadę przez Zwardoń, tak jak wcześniej zaplanowałem. To troszeczkę tutaj skrócę tą drogę. Nie będę jechał ruchliwą ulicą, tylko cały czas tutaj leśną drogą. Ostatnie metry już przed przejściem granicznym. Przełęcz graniczna i za chwilę będę już w Polsce, co mnie bardzo cieszy. Ci z Was, którzy śledzą mój kanał, na pewno zauważyli, że w tym sezonie już kilka razy przejeżdżałem przez przejścia graniczne i podobnie jest tym razem. Wracam już do kraju. Za chwilę czeka mnie zjazd do Rajczy, a później już na Ujsoły i będę domykał pętlę. Więc bardzo przyjemny odcinek teraz przede mną. A z mojej strony to oczywiście wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo ciepło. Kręćcie dużo i bezpiecznie po Polsce i po Słowacji. Nie zapomnijcie oczywiście o kciukach w górę i komentarzach. A my widzimy się już niebawem w kolejnej gravelowej pętli. Trzymajcie się gorąco. Cześć!